Dzień dobry, mamy 3 września 2024. Wczoraj nie dyskutowałam, tylko pisałam komentarze, wrzucałam różnego rodzaju linki pod tutaj postem, pod nagraniem kobiety, która się wypowiada o różnych tutaj ustawach, uchwałach. Wszystko w małym palcu po prostu. Kobieta już w pewnym wieku. No i straszy. Straszy tym, że przyjdą po was policjanci, że na siłę was po prostu zaszczepią, bo oni już to podpisali. Nazwiska tych ludzi, którzy to podpisali, chcę znać. Konkretnie. A nie jakiś parlament, nie parlament i tylko oni. Chcę znać, czy tam się podpisał Mencel Sławomir, czy tam się Płaczek podpisał, czy tam Tarnawa brała w tym udział, Katarzyna. Chcę to znać, a nie pierdoły, które przekazujecie. Mnie to już przestało interesować, bo już to wszystko przeżyłam. Na własnej skórze się to po prostu odbiło mi. Odbiło się przy tym. Tak, że policjanci już kiedyś weszli do mojego domu, siłą mnie wywlekli, bo to ludzie, którzy nie chcieli wypłacić mi odszkodowania, spreparowali odpowiednie dokumenty. I to są fakty, a nie jakieś mity zadaniowców, którzy zostali przygotowani i mówią to, co macie po prostu usłyszeć. Żeby się nie denerwować. Bo nie jest mi to potrzebne. Wolę swój spokój, wyciszenie. Pokażę wam, jak pomidory jeszcze tutaj pomidorki. Mimo to, że weszła zaraza. Zaraza tutaj kiedyś była trawa. Jeszcze na wiosnę próbowała tutaj rosnąć trawa. A teraz widzicie, są pomidorki. Pomidorki, mimo to, że mamy wrzesień, to one sobie rosną. Rośnie bylica pospolita. Rośnie wyka, tak jak wam tutaj na początku pokazywałam. Wyka bardzo ładnie sobie potrafi tutaj zawładnąć całym otoczeniem. No i kwitnie jeszcze dziewanna. Kwitnie jeszcze dziewanna. Ja włożyłam bardzo dużo pracy w to, jak wygląda moje podwórko, jak wygląda mój dom. I teraz co? Ktoś, ja już o tym wspominałam, ktoś przyjdzie i mi to wszystko zabierze. Ot tak, bo on ma taki kaprys, prawda? Nie dajcie się zwariować. Nie dajcie się zwariować. Na co im tyle tych domów będzie potrzebne, co? Już się skończyło, tak jak napisałam, jest koniec wojny i teraz ustawiają te swoje biznesiki, ustawiają pionki na szachownicy, a wy nie dajcie się w to wkręcić. Nie dajcie się wkręcić. Jest też szałwia, którą podarowała mi pewna kobieta z Włoch. Bardzo lubię muzykę włoską. Tutaj też jest szałwia lekarska. Ja chcę znać po prostu substancje czynne i czym się różnią badania. Mają być przeprowadzane badania, a jeśli zostały już przeprowadzone wiarygodne badania, wiarygodne, powtarzam, a nie jak się komu tam podoba. Ma to być wszystko w jednej farmakopei polskiej umieszczone i ja otwieram książkę i tam sobie sprawdzam to wszystko. A nie na YouTubie szczekaczki na YouTubie ogłaszają, co jest zabronione, co nie jest zabronione. Lista tutaj ochronnych roślin, nie? Ktoś sobie siedzi przy klawiaturze i sobie po prostu robi, co chce, albo robi to, za co mu zapłacono. Jeśli jeszcze raz ktoś wam będzie mówił, że wrotycz jest zakazany, to poproście go o dokumenty, o
pełną dokumentację, że ta Unia, kto podpisał te dokumenty, że ta Unia zabroniła jakiegokolwiek stosowania z ziół. Ja wam powtarzam, uważajcie na dawki. Jeśli cokolwiek stosujecie, sprawdzajcie kilka razy dawkę. Nie grajcie z ziołami, bo wszystkie te nalewki, to wszystko, co wam proponują o cudownym działaniu, może się odwrócić przeciwko wam i zaszkodzić, tak jak te leki z apteki. Także wszystkiego dobrego wam życzę. Melonika już zjadłam, ale może wam pokażę. Rośnie kolejny arbuzek. Arbuzek, co mnie bardzo cieszy. Jestem po prostu bardzo szczęśliwa. Jak widzę, o tutaj jest królowa. Tutaj jest lepnica rozdęta. No i zobaczcie, jaki jest duży mój arbuzek. I to mnie cieszy. To jest po prostu moje szczęście. Codziennie jak przychodzę, oglądam go sobie. A tutaj jest też arbuzek. A tutaj rośnie kolejny melonek. No i jak pogoda będzie sprzyjająca, to myślę, że dorosną. Miłego dnia wam życzę. Zasiejcie te ziarenka swoje tam, gdzie macie je zasiać, żeby wasz biznes wzrastał każdego dnia, tak jak ten mój arbuz. One zrobiły mi niespodziankę, bo one same się posiały. Ja ich tutaj niesiałam. Wszystkiego dobrego wam życzę.